Cześć Wam, dzień dobry, witam serdecznie na test misji. Ja się tak zastanawiałem ostatnio o tych setkach i dwusetkach. I to mi się fajnie połączyło z tym, co no, mówią koledzy. To przecież wiadomo, że najlepiej dogada się alkoholik z alkoholikiem, który alkoholik niepijący już, który chce pomóc alkoholikowi pijącemu. I odwrotnie, tamten się dogada z tym, bo zna temat i ten może się podzielić swoją wiedzą, a już przestąpić. I tak chciałem Wam opowiedzieć o tych setkach, jeszcze wrócić, bo tam mówiłem o tym w odcinku Picie w komunikacji miejskiej. I tak ostatnio mijam te buteleczki i mówię, kurczę, jakie to jest proste, no, że ja tego nie odkryłem wcześniej. To znaczy, ja to wiem, bo dlatego, że mi nie zadajecie pytań. Dla mnie sprawa jest tak prosta, tak prozaicznie prosta, tak czysta. Jeżeli znajduję w kieszeni u męża, u partnera małą buteleczkę, jeżeli ktoś już na imprezę taką buteleczkę bierze, albo no właśnie, wrzucam kurtkę do prania, ty Marian, a po co ci była ta dwusetka? To dla mnie to nie jest sygnał, że ten ostrzegawczy, to jest sygnał, że facet ma problem z alkoholem czy ze sobą. A to jest też fajny pomysł na odcinek. Te sformułowania dwa, właśnie problem z alkoholem czy problem ze sobą. I o ile dzieciak w sensie mówię tam 18-latek, 19-latek, kupią sobie taką setkę, dwusetkę, to oni to kupują jeszcze, no, nie w pełni świadomi, to robią to dla beki tak zwanej, żeby mieć więcej szumu w głowie. Jeszcze są nieświadomi zagrożenia, że wpędzają się powoli, małym kierunkiem. Oczywiście to nie jest powiedziane, może dzisiaj tylko chcieć być taki cool, taki showman tutaj przy kolegach, przy koleżankach i że dwusetkę czy setkę walnie na przykład z gwinta, ale on nie zna tego zagrożenia, on nie wie o tym, nie ma tej profilaktyki właśnie. I on chce na dobicie, takie na dobicie, ale nie dobicie, żeby już się spić i spać, tylko na dobicie, żeby być bohaterem na imprezie. Natomiast dla mnie sprawą jasną jest, i to ja mówię, ja tu komuś psuję komfort picia. Kobieto i odwrotnie, mężczyzna, jeżeli znajdziesz, no może nie w sukience, ale w kożuchu, w kurtce, w futrze, no to nie jest śmieszne akurat. Znajdziesz dwusetkę, setkę, to ona nie kupiła potem. Nawet do ciasta się nie. Do ciasta się daje spirytus. Tutaj nie ma żadnego alibi. Po co ci ta buteleczka? Żeby co? Żeby przeczyścić styki w samochodzie? Też nie tym. Denaturatem albo spirytem. Lub odpowiednim płynem. To jest świetny wymysł i ja dopiero teraz sobie przypomniałem właśnie taki artykuł o dwusetkach, o setkach, że mają to zlikwidować. Bo nikt normalny, nikt z moich, ja nie znam. Nie znam ludzi, nawet wśród kolegów byłych, którzy wiedli normalny tryb życia. Żaden wujek, żadna ciotka, żaden kuzyn, nikt nie trzyma po kieszeniach buteleczek małych. I po co to jest zrobione? Żeby szybko łyknąć, niespostrzeżenie, żeby schować do wody. Dobra, stara nie zobaczy. Cyk, gdzieś tam po tych krzakach się właśnie walają te buble przy przystankach i tak dalej, że niedobrze się robi od tego. A na połówkę to by przede wszystkim wychlał od razu, więc bo ma problem i by się schlał, bo nie wytrzyma do końca tej butelki w wielu przypadkach. Poza tym jest za duża. A ja teraz tam nie wiem, jakie są ceny, ale jak były ostatnio tam 4,50 czy coś tam około piątki, czy 10 zł za dwusetkę, no to tą dychę czy piątkę każdy sobie znajdzie, a to nie pije się dla smaku, bo och, jaką mam ochotę, jest 11 albo 8 rano, na 9 mam do pracy, jaką mam cholera, ochotę sobie walnąć dwuseteczkę, tak się będę słodko, fajnie czuł. Ojej, jak fajnie, no bzdura totalna. No browar też, ale dwusetka, no to już, sorry, ale kto normalnie pije na ulicy? Wczoraj właśnie sobie szedłem przez jakiś park i szybki ruch, ciach, ktoś sobie stanął na chodniku, nie wiedział, że ja się czaję z tyłu i przechylił dwusetkę, walnął gdzieś tam w śnieg i mówię, tak jest, zaraz do żony, cześć Marianna,
Obiad jest. A, super. A nie, ja tam tylko zobaczę, jedno piwo przyniosłem sobie na poobiedzie. Nie ze mną te numery. I to jest właśnie to, że mnie nikt nie zwojeruje, a wystarczy, że jeszcze by się odezwał kilkoma słowami, to ja już bym wiedział, że bajer kręci i niech mi tutaj nie ściemnia, bo nikt normalny w ciągu dnia nie pije setki czy dwusetki. Nikt. Zdrowy człowiek tego nie robi. A ja wam życzę pogody, ducha, radości. Jest piękne słońce, należy się cieszyć tym, co jest. Koleżanka mi tu przysłała fajny taki mem. Żuk kręci kulkę. Cieszę się z byle gówna.